Rozmawiam z Michałem Syrowatką chwilę przed ceremonią ważenia. Jutro twoja kolejna walka. Jak nastawienie przed jutrzejszym pojedynkiem? Bardzo dobrze, zdrowy, dobrze się czuję, nawet najedzony, bo limit trochę wyższy, także wszystko jest okej. Rywal rozpracowany, wiesz czego możesz się po nim spodziewać? No po Łukaszu możemy się na pewno spodziewać tego, że będzie chciał iść do przodu, chciał bić się, mnie. No oglądałem dość dużo jego walk, bo są łatwo dostępne, także przypatrzyłem się dobrze jego tego stylowi. Część przygotowań miałeś tutaj w Radomiu, nawet ja gościłem na twoich sparingach z chłopakami w radomskim klubie Broń. Jak tam ten czas wspominasz? Nie, no bardzo fajnie, że miałem okazję tutaj przyjechać, posparować z chłopakami. No wiadomo, że to nie byli sparing partnerzy, którzy pozwoliliby mi wspiąć się na wyżyny swoich umiejętności. Taki sparing bardziej żeby wejść w ten rytm. Ale bardzo się cieszę, że mogłem tutaj przyjechać i dziękuję. Twoje przygotowania trochę się różniło od tych poprzednich. Zazwyczaj ze swoim trenerem Andrzejem Liczykiem przygotowywałeś się do pojedynków w Białymstoku. Teraz Warszawa, Andrzej Gmitruk. Skąd ta zmiana? No tak, troszkę się zmieniło, że przyjechałem do Warszawy. Chciałem tutaj potrenować z trenerem Gmitrukiem, troszkę innego boksu zobaczyć. Wiadomo, że ma to wiedzę bardzo dużą. Cieszę się bardzo, że miałem okazję, ale mówię, no z Andrzejem Liczykiem i przed wyjazdem do Warszawy i teraz po powrocie te półtorej tygodnia też pracowaliśmy bardzo mocno, także no efekty będą w ringu na pewno. Czyli można powiedzieć tak naprawdę, że w tej chwili Michał Syrowatka ma dwóch trenerów? Tak i w zasadzie to tak było, ja wiem, może nawet i od początku, bo wiadomo, że ta współpraca z trenerem Gmitrukiem była cały czas, nawet jak się przygotowywałem w Białymstoku, to też tam dojeżdżając byłem w tej Warszawie i z trenerem Gmitrukiem pracowaliśmy, także no można powiedzieć, że i z jednym i z drugim trenerem bardzo dobrze żyję i bardzo dobrze mi się trenuje, można powiedzieć, że są oboje moimi trenerami. Taka moja ciekawość, do ringu wyjdziesz też z dwoma trenerami, czy jednak Andrzej Liczyk? Myślę, że z dwoma. Ciekawie. Powiedz mi tak, w Warszawie miałeś sparingi, czy w Białymstoku miałeś sparingi i z kim sparowałeś do tej walki? Głównie w Warszawie sparowałem z Bartkiem Wańczykiem. Głównie, już tam nawet nie pamiętam. Michał Żeromiński przyjechał też do mnie na sparingi. Także dziękuję bardzo chłopakom. Sparingi, no, powiem szczerze, naprawdę bardzo dobrze. Jestem bardzo zadowolony, nie odniosłem żadnej kontuzji, czułem się silny w ringu, także mówię, dobrze rokuję. Jutro walczysz, ale tak naprawdę myślami chyba jesteś już przy 8 listopada, Kraków, Polsat Boxing Night. Praktycznie pewny jest twój pojedynek z Michałem Chudeckim. Kontrakty są już podpisane, jeżeli nie, to kiedy ewentualnie będą podpisane? Rozmowy trwają, czego dotyczą? Po pierwsze, myślami jestem jeszcze na razie tutaj w Radomiu na walce z Łukaszem, bo teraz to jest przede mną. Wiadomo, że każdy nawet głupi cios może nie wiem, zmienić obraz walki, tak? Ale wiadomo, że ta walka w Krakowie jest dla mnie walką na pewno dużo ważniejszą. Co do kontraktów, na pewno nie są jeszcze podpisane, tak na dobrą sprawę jeszcze konkretów odnośnie tego, czego tam brakuje do sfinalizowania tych kontraktów. Sam dokładnie nie znam, ale dzisiaj myślę, poznam i wszystko się już rozstrzygnie. Ale w ogóle czego dotyczą te rozbieżności rozmowy? No nie wiem, czemu to zadać takie pytania? Nie wiem, no myślę, że chodzi o jakieś sprawy finansowe. Najbardziej. Ty chciałeś tej walki, czy Michał Chudecki chciał tego pojedynku? Powiem tak, to już w internecie, no, jeszcze kiedyś czytałem komentarze, dużo się pojawiało komentarzy, że chcieliby zobaczyć taką walkę Syrowatka-Chudecki. Gdzieś to się pojawiło w mediach, gdy ktoś się mnie pytał, czy ja no, myślę o tej walce, no ja oczywiście jestem na tak, no mówię, ja z Michałem przegrałem na amatorstwie dwie walki i teraz mam okazję mu się zrewanżować, także bardzo dobrze. Czyli mówisz, że na dniach powinniśmy poznać wszystkie szczegóły i będzie już wiadomo na 100%, czy do tego pojedynku dojdzie, tak? No ja też bardzo chciałbym się dowiedzieć na 100%, żeby już wiedzieć i żeby się spokojnie przygotowywać do konkretnie tej walki.
Powiedz mi, jak spędzisz te ostatnie godziny przed jutrzejszym pojedynkiem i jakiego Michała jutro zobaczymy w ringu? Spędzę co? Odpoczywając. No odpoczywając, nic tam nie mam żadnych większych planów w ringu. W ringu może myślę, że będzie walka podobna do ostatniej walki zbrodnicy, także to nie będzie syrowatka, który będzie tylko sobie biegał, latał po ringu, skakał na wstecznym biegu, także tylko myślę, że to będzie syrowatka, który wejdzie nie raz w pół dystans i może zaskoczyć Łukasza. Michał, w takim razie nie zatrzymuję dłużej, powodzenia jutro. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.